Moda na egzorcyzmy. Doszukiwanie się wszędzie diabła i jego podstępnych sztuczek wydaje się być dzisiaj ulubionym zajęciem wielu katolików, w tym także księży. Kto szuka złego, ten go oczywiście znajdzie. Szukajcie Pana, wołali prorocy. Szukajcie mnie, a żyć będziecie. Szukajcie Boga we wszystkim, a nie diabła. To, co obecnie można zaobserwować w świecie, to wielkie zainteresowanie okultyzmem oraz egzorcyzmami. Powstało wiele filmów oraz książek na ten temat. Natomiast o drodze prowadzącej do zbawienia próżno szukać u współczesnych autorów. Zapewne widzieliście wiele filmów o tematyce walki dobra ze złem, być może i same egzorcyzmy. Czy wobec tego wiesz, na czym on polega i jak odróżnić prawdziwy egzorcyzm od tego fałszywego? Bracie i siostro, bez słowa Bożego niczego nie jesteś w stanie stwierdzić i bardzo łatwo możesz ulec zwiedzeniu. Problemem w tych filmach jest to, że egzorcyzm jest oparty na przesądach. Kapłan nie może przez to wypędzić demonów z ludzi. Demony są zwalczane fizycznymi sposobami. Nikt nie zna autorytetu w imieniu Pana Jezusa. Zamiast tego recytowany jest rituale romanum, czyli zestaw powtarzanek. Leją się litry święconej wody, wystawiany jest krucyfiks i pokazana jest niemoc. Czy tak się właśnie przedstawia rzeczywistość katolicyzmu? Jakże to jest różne od tego, co znajdujemy w Słowie Bożym? Rzeczywistość również nie wygląda lepiej. Szef egzorcystów z Watykanu, Gabriele Amort, przyznał się Daily Mail, że Pius XII próbował bezskutecznego egzorcyzmu na odległość, na Hitlerze, podczas II wojny światowej. Amort przyznaje, że Jan Paweł II był bezsilny, gdy pojawiła się opętana kobieta, The Telegraph. Przyznaje też, że Benedykt XVI miał przeprowadzić dwa egzorcyzmy w 2009 roku. Gabriele Amort przyznaje, że szatan mieszka w Watykanie i możecie zobaczyć tego konsekwencje, czytamy w The Telegraph. Co on ma na myśli? Ponieważ wyszły tak długo skrywane skandale pedofilii i to na cały świat. Podobnie wyrażał się papież Paweł VI, który w homilii z roku 1972 roku mówił: to tak, jakby przez jakąś tajemniczą szparę dym szatana wszedł do świątyni Boga. Interesujące jest to, że w 2015 roku według Catholic Herald arcybiskup Tomasz Peta nawiązywał do słów papieża Pawła VI, dodając, że piekielny swąd mógł być wciąż odczuwalny. Mowa tu o dopuszczeniu do mszy osób po rozwodzie, kohabitacji i stanowisko Franciszka odnośnie homo. Bardzo często podkreślają, że mają wiedzę oraz władzę popartą wieloletnim doświadczeniem w zwalczaniu sił zła. Opowiadają o tym, co demony wyznają podczas egzorcyzmów i te treści rozpowszechniają wśród ludzi, którzy potrzebują zbawienia. Mówiąc prościej, karmi się ludzi ciemnością zamiast nieść im światło poznania dróg pańskich. Można by powiedzieć, że Ewangelia jest pisana na nowo na podstawie tego, co wyznaje sam szatan podczas egzorcyzmów. Diabeł jako źródło teologiczne. W kontekście ukrycia Maryi chciałbym wam teraz przytoczyć fragment egzorcyzmu, gdzie diabeł został zmuszony przez Boga, aby powiedzieć takie słowa. Posłuchajcie. Już na samym wstępie słyszymy od księdza Dominika, czego mamy się spodziewać od wyznania szatana. Zaszczepia się słuchacza przed jego zdrowym rozsądkiem oraz sumieniem w sposób bardzo sprytny. Mówi się im, że to z nakazu Pana działając przez egzorcystę diabeł jest przymuszany do powiedzenia prawdy. Nie chodzi tutaj o niebyle jaką prawdę, ale prawdę, która została w jakiś sposób zapomniana czy też niedoceniona w Kościele, a więc według księdza. Diabeł staje się dla nas źródłem informacji tego, czego nam brakuje do pełni bycia chrześcijaninem, a co za tym idzie do zbawienia. Pismo Święte głosi, że to Duch Święty nas o wszystkim pouczy. Ewangelia według Świętego Jana 14:26. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Ale według księdza to również diabeł może tego dokonywać. Jak myślicie, o jakie prawdy w Kościele może chodzić? Czy o te, które stały się dogmatami? Czy w Kościele katolickim zapomniano o czymś, że teraz potrzeba diabła, aby on nam to przypomniał? A może raczej chodzi o tych, którzy do Kościoła katolickiego nie należą i którzy nie oddają uwielbienia Maryi? Podejrzewam, że właśnie to drugie będzie odpowiedzią.
Ale czy ktokolwiek z uczniów Pana Jezusa będzie słuchał tego, co diabeł ma do powiedzenia? Myślę, że tu każdy jest zdolny do udzielenia sobie odpowiedzi na owe pytanie. Dla tych, którzy zostali już zaszczepieni przed prawdą, szatan przygotował prawdziwą ucztę fałszywego mleka. Zobaczmy więc, co szatan może nam powiedzieć. Złapcie się mocno za Pismo Święte, bo będzie to istny rollercoaster wiary. Belzebub, władca much. Z Pisma Świętego wiemy, że diabeł jest ojcem kłamstwa. Mówi o tym Ewangelia według Świętego Jana rozdział 8, werset 44. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i wprawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Będąc ojcem kłamstwa, swoją wypowiedzic zaczyna od kłamstwa, mówiąc, że jest władcą much. Oto przykłady z Biblii, które mówią o Bogu, który jest władcą wszystkiego, co żyje. Księga Wyjścia, rozdział 8, werset 17. Jeżeli nie wypuścisz ludu mego, to ja ześlę muchy na ciebie, na twoje sługi, na lud twój i na twoje domy. Także domy Egipcjan zostaną napełnione muchami, a nawet ziemia, na której będą. Lecz oddzielę w tym dniu ziemię Goszen, którą zamieszkuje mój lud, a nie będzie much, abyś wiedział, że ja, Pan, rządzę w całym kraju i uczynię przedział między ludem moim a ludem twoim. Jutro ukaże się ten znak. I uczynił tak Pan i sprowadził mnóstwo much do domu Faraona, do domów sług jego i na całą ziemię egipską. Kraj został zniszczony przez muchy. Księga Psalmów, Psalm 78, werset 41. I ponownie Boga wystawiali na próbę, gniewali świętego Izraela, nie pamiętali jego ręki, dnia, w którym ich wybawił od ciemiężyciela, kiedy czynił w Egipcie swe znaki i swoje cuda na polu Soanu, i rzeki ich w krew zamienił, i ich strumienie, aby pić nie mogli. Nasłał na nich muchy, które ich kąsały, i zgubne dla nich żaby. Księga Izajasza, rozdział 7, werset 18. W owym dniu zagwiżdże Pan na muchy, przy końcu odnóg nilowych w Egipcie, i na pszczoły w ziemi asyryjskiej, i przylecą, i wszystkie razem obsiądą, parowy potoków i rozpadliny skalne, każdy krzak kolczasty i wszystkie pastwiska. Widzimy zatem, że diabeł nie może być władcą much. Aby odkryć takie prawdy i zdemaskować ojca kłamstwa, należy znać Pismo Święte. Inaczej może się okazać, że całe nasze życie budowaliśmy na piasku, a nie na skale. Jak my jej nienawidzimy, wskazuje na górę. Jak my jej nienawidzimy. Egzorcysta, mów prawdę, Belzebubie, z polecenia Matki Bożej, która rozkazuje ci mówić prawdę i tylko prawdę. Belzebub, właśnie ona jest nad nami i to jest straszne. Panuje ona prawie, że mnie miażdży. Musiała ona, że się muszę tak wyrazić, nadać kierunek początkom Kościoła. W tym fragmencie osoby, które znają Słowo Boże, z łatwością potrafiliby wskazać sprzeczności owej wypowiedzi z Biblią. Tutaj autorytet samego Pana Jezusa zastępowany jest przez autorytet Maryi. Egzorcysta w imieniu Maryi rozkazuje diabłu mówić prawdę. Jest to oczywiście sprzeczne z Pismem Świętym, ponieważ wszystkie przykłady wypędzania demonów z człowieka dokonywały się w autorytecie Pana Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Świętego Łukasza w rozdziale 10, werset 17, czytamy: wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Kolejnym przykładem jest sam Pan Jezus Chrystus, który własnym autorytetem wypędzał złe duchy. Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 8, werset 16. Z nastaniem wieczora przyprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Kolejnym kłamstwem szatana jest to, że Maryja nadała kierunek Kościołowi. To kłamstwo ma na celu odsunięcie Boga na dalszy plan tak,
aby ludzie uwierzyli innej Ewangelii i nie zostali zbawieni. Kościół katolicki naucza, że to asystencja Ducha Świętego nadawała kierunek rozwoju Kościoła. Ową prawdę potwierdza Synod Rzymski z roku 382. Jeśli ktoś nie przyjmuje, że Duch Święty, jak Syn i Ojciec, wszystko może i wszystko poznaje, i jest wszędzie, sam się wyłącza ze społeczności wiernych. Myślę, że przytoczone dowody są wystarczające dla każdego, aby całkowicie odrzucić wszelkie wypowiedzi szatana, które głosi podczas egzorcyzmów. W żadnym wypadku nie należy wchodzić z nim w dyskusję oraz nie wierzyć w żadne jego słowo, aby nie ulec zwiedzeniu. Ksiądz Chmielewski, posługując się przykładami egzorcyzmów oraz wypowiedziami szatana, próbuje budować maryjną teologię, która ma zastąpić rolę Ducha Świętego. Te szatańskie historie, jakie mogliśmy usłyszeć na reprezentowanym materiale z egzorcyzmów, nie mają żadnego poparcia w Biblii oraz w nauce Kościoła katolickiego. Służą one jedynie dalszemu pogłębianiu się kryzysu wiary w Kościele oraz tworzy podziały wewnątrz społeczności katolickiej. Katolicy, którzy uwierzyli opowieścią księdza Chmielewskiego o Maryi, zostali zaszczepieni przed przyjęciem prawdziwej Ewangelii, która ma moc zbawić każdego człowieka. Ten film jest pierwszą częścią serii o fascynacji społeczności katolików egzorcyzmami.